Sandmana nie kojarzę. Ani gry, ani remake'u. Ale zaraz sobie zerknę. Dobra, będzie kolejna broń. Mieczyk. Pierwsza osoba, która mnie lubi. Chyba. Co? Mów do mnie, panie Łodenie Potężny! Jakże współczuję mieszkańcom Galomer. Ich los znowu spoczął w rękach takiego osła jak ty. I posad. Nie powinienem na nich pomstować. Weź mój miecz i postaraj się nie ciapnąć w stopę. Okej, okay, nowa broń. Zawsze miałem co do ciebie wątpliwości, Fortescue. Nie jesteś materiałem na bohatera. No, zajebisty jest ten młot. Ale mam mieczyk, tylko zużywalny chyba. Czemu procenty już spadają? What the fuck? Czemu jak trzymam ten miecz w ręce, to procenty znikają? Halo? Zajebisty miecz. Nie powiem, że nie. Zaklęty miecz, tylko dodać magię. Już straciłem 12%, a nawet nic nim nie zrobiłem. Zajebista broń. Dobra, biorę jednak młot. Też mi się z młotem Tora kojarzy to właściwie. Tak, a propos. No i dobra. Zostawmy taki skład. Tutaj nie ma Kila nigdzie, nie? Na razie nie. Dobra, kupmy sobie strzały. No i mówię, to będzie na tyle na dzisiejszym ogrywaniu Medievila. O! Tu jest coś. Dobicie do 100%. Za stówę. No, mało worth. Chyba, że uadnotuje wszystko, co się da. No i dobra. To wyjdźmy stąd. Tak. Kolejne mapy się zrobi w przyszłości, niedalekiej. I powracamy w takim razie do ogrywania Medievila po raz drugi. Znaczy, po raz drugi powracam do tego, bo jeszcze nie ograłem tej gry. Choć trochę się przybliżyć nie do końca. Bo jakieś pewnie 2 godziny kolejne gry wleci. I się okazało... To już było. I się okazało, że jednak to jest to samo, co grałem na PSP, czyli Resurrected. Nie wiem, czy ja na gry online przeczytałem, czy co, że to jest trzecia odsłona. Pewnie chodziło, że trzecia, która wyszła. Ale jednak to jest odnowiona wersja jedynki Resurrected, więc ogram jedynie dwójkę jeszcze w przyszłości kiedyś. Niech by wyszła jeszcze jakaś nowa, oczywiście. Czytaj grę. Ostatnio byłem w tym pająkowym świecie. Czyli znowu muszę iść do tej samej mapy, tylko tym razem nie wchodzić tam, gdzie są pająki. A potem do miasteczka można iść. A tutaj. Zaczarowana ziemia. Mówię, znowu ta sama miejscówka, tylko tym razem. Cześć, CSX. Witam cię na Medievilu. A ten cinematic już był, ale dobra, niech leci ponownie. Nie jest to długi cinematic. Nawet tych demonków jeszcze nie pamiętałem. Tutaj pomontowałem parę filmów już z tej gry. Nadal jeszcze prowadzisz. Ale to może się zaraz zakończyć. CSX-ie. Fajnie, strzeliła we mnie, w ogóle jestem na hita. Dobra, tych żab nie widziałem. Przydałby się jakiś heal. Tą stronę mogę pójść zobaczyć, co jest. Co nam słychać? Co jest ich się dzisiaj? Mam jakże piękną środę. Bo ja tu zaraz umrę. Chyba muszę zmienić broń. No i serio, mocno potraciłem
tarczę. No dobra, jakoś idzie. Muszę znaleźć heal. Bo jestem na hita. Dobra, to padło chyba. Nie wchodzić. Ta brama prowadzi do grobowca demonów mroku. To już było. Jakikolwiek heal, come on. No tutaj nie mogę na razie wchodzić. Znaczy nie mogę, byłem już tutaj parę razy. Więc wchodzenie mija się trochę z celem. Muszę sobie przyzwyczaić się do sterowania z powrotem. I pozbijać szybko, żeby mnie nie potrafiali. Jakąkolwiek podkę muszę znaleźć. Okej, okay, fajnie wiedzieć. Dobra, przynajmniej chyba bym miał full HP, jak teraz wrócę. Ale fajnie wiedzieć. I mogę od razu właściwie kurzy poużywać na start. Na te roślinki, znaczy się. Dobra, nie, nie mam full HP, mam tyle samo, ile miałem chwilę temu. Niestety. Nie zapowiada się za dobrze. Ej, coś tutaj we mnie jest. A, bo tu jest miliard roślinek. Come on, jakikolwiek heal. Smoko ptak siedzi na stercie skradzionych skarbów, niczym olbrzymia sroka. Wysoko nad drzewami znajdziesz gniazdo. Te jajka są wręcz bezcenne. Ja tam widzę żabę jedynie. Jak tu wejść? Mam jedno HP w ogóle. O Jezu. To może być trudne. To może być faktycznie troszkę trudne do zrobienia. O, już oberwałem. A, i znowu oberwałem. Biegniem! Tym razem do przodu. Zobaczmy, co tam będzie. A, nic. Poza goldem. To lecimy tu. Na razie speedrun bez zabijania ich. O, jest kill tu! Fajnie. Nie wiem, gdzie są te żaby, ale można je wybić wszystkie w takim razie. Wszystko, co tu jest, mogę wybić. Żeby później nie mieć z tym problemów wracając. Jeśli bym oczywiście wracał. A raczej będę, bo tam była potrzebna ta jedna runa. Zielona. Wykończmy wszystko. Właściwie mógłbym potestować ten miecz, który ostatnio dostałem. Muszę podmienić te bronie. To muszę zestrzelić. Halo? A, to umarł już. Dobra, podmieńmy. Pod drugą broń. No jest w miarę mocnawe, ale szybko się kończy. No dobra, i na razie będzie. Zabijem ją? Nie. Teraz chyba ją zabijem. Więc włazimy do góry. Dalsze by się przydało też znaleźć. A ten miecz mogę zużyć w końcu. Do czegoś on służy.
a nie do nieużywania. Młot też jest OP, no ale to ma większy damage niż młot. Przynajmniej tak mi się wydaje. Lekki hałas, który nie mam wpływu. A mogę normalnie też nawalać. No już 69% mam. Tylko wcześniej straciłem ile tam? 15% chyba. Na całym trzymaniu. Szybko skakujemy do góry. Elementy platformowe. Tylko tutaj niestety ta kamerka jest trochę mech. Więc to nie można szybko wskakiwać. Powoli i tak. O, teraz jest sama zablokowana. I to właściwie lepsza opcja. Jak się sama blokuje. Nie, że trzeba nią sterować dodatkowo. Jak tam wygląda ten ptoszek? A tak. W którymś będzie pewnie runa. A, tutaj mnie też atakuje. Dobra. Miedziana tarcza. No. To mnie obroni? Nie. I z jakiegoś powodu miałem butelkę na HP. Jest! Na dół. No i mam przejście do tych demonów. Nie wiem skąd miałem w ogóle potkę, ale okej. Szkoda trochę z życia, no ale okej. Niestety tarcza na ptaszka tego nie działała. Nie wiem, czy ja mogę zeskakiwać, ale chyba ja. Gdzie ten heal? Nie, serio, gdzie jest ten heal? Wygasł? Okej. Odkryłem secret. Dobra, fajnie się rozglądać tutaj bardziej jednak w niektórych miejscówkach. Co prawda to jest tylko gold, ale no zawsze. Coś. Tylko heala tutaj nie ma niestety już. I tak by się ta płotka mi służyła zaraz. No tam na razie nie wejdę do demonów. Pewnie na początku muszę przez tą plamę przejść. I wtedy mi się blokuje jakieś przejście tam. Dobra, jest tam jakieś moby? Żabki? A żabki z kuszy. Wydaje mi się, że później będę miał lepszą kuszę. Fajnie było. O nie! Nikt nie może wejść. Demony mroku zostały uwięzione w środku. Odizolowane od świata dobra i światłości. Do czasu, gdy otworzy się ziemia. Nikt, nawet mroczny władca Zarok, nie może uwolnić ich bez mrocznego artefaktu. Odejdź stąd, albo podzielisz ich los. Okej, czyli nic tutaj nie mogę jeszcze zrobić, mam rozumieć. Czyli mam wracać do tej wioski. Jak dobrze rozumiem. No tędy mam iść, czyli pewnie tu jest koniec mapki. No przy okazji procenty się tutaj nie wbijają. Mhm, to jest koniec pewnie. To idziemy do wioski. Skoro nie mogę tutaj nic zrobić. Czyli do Strachowe Pola. Może nie jest wioska właściwie jeszcze. A może jest. Są jakieś domki poza polem. Kojarzę ten cinematic. Albo nie. Początek kojarzyłem. Cześć, I Arwer. Gierka dzieciństwa? Czy nope? Strachów na wróble praktycznie nie da się zatrzymać, więc nie strugaj bohatera. Jeśli nie możesz ich pokonać, próbuj je łapać w pułapki, jednocześnie uciekając. Twoja nowa śmiała szarża pozwoli ci szybko nabrać dystans. No ja grałem w odnowioną wersję, ale na PSP. Resurrection. Aha! A bo to można zabić! Zobaczmy, kim oni są. Nie, PSP było zajebiste. Na PSP też była opcja.
zajebistą. Cześć. Nie przyjaciel, tylko szaleni rolnicy. Biedni chłopi nie mają łatwego życia. Liczba mieszkańców Galomer spada, a wraz z nią popyt na produkty rolne. Nic dziwnego, że chowają się w stogach siana. Okaż im trochę współczucia i pozwól, by dźgnęli cię parę razy, dobrze? Nie. Ja mówię, tylko w Resurrection grałem na PSP, jeśli chodzi o Medievila. Na PS1 nie grałem. Brat grał, pamiętam, ale ja nie. Jeszcze może kiedyś odnowię. Chciałbym. Nie grałem w ani jedynkę, ani dwójkę, no poza tym jednym, o którym mówiłem teraz. Ciesz się mącicieli w metalowych maszynach. Nie wiadomo, jaka czarna magia ożywia ich metalowe kończyny. Chyba warto byłoby zajrzeć im za plecy. Okej. Okay. To na razie nie mogę wejść. Nawet kruki mnie mordują, fajnie. Dwójkę też bym sobie chętnie pograł, więc fajnie jest, że chyba jest to kojarzy dodana na tym. Playu 4. Nie odnowiona wersja, no ale jest możliwa w ogóle do kupienia. A nie, że na PS1 trzeba ogrywać. Choć no fajnie, jakby zrobili też remake. Choć nie wiem, jak im wyszedł ten remake, bo no słyszałem słabe recenzje. Że ludzie narzekali na to, że jest mniej mroczny klimat niż w oryginale był. A tego na razie nie będę naprawiać. Nisko, okej. A tu są kolejni. No i trzeba powybijać, żeby zdobyć. Wytrzymali! Żeby zdobyć 100% na pucharek. To jakiś trochę nieskończoność. Ale raczej w dalszej przyszłości ogram dwójkę. A, chyba rozumiem, co mam zrobić. Chyba zaczaiłem. Tylko muszę zmienić broń. To było tym. Czy mam zrobić tak? Tak. Szkoda, że się też palę sam w sobie. Ja się cieszę, że wypuszczają remake'i i remastery tych starych gier. Przynajmniej mam szansę w nie pograć. W lepszej jakości trochę. A tego dalej nie mogę popchnąć. To jest ucieczka. Czy ja nie miałem tej runy? Chyba nie. Gdzie to jest? Dobra, łebek odpadł. A, zwykłe strzaty tam są w środku. Jebut. I runa księżyca, czyli wchodzimy do domku. Mówię, kiedyś może dwójkę ogram. Choć fajnie, jakby wypuścili remake, remaster, obok nie. Remake i gier z PS1 im według mnie wychodzą. Crashe, Bandicoty, Crash CTRNF. Medieval mi się podoba osobiście. Nie przeszkadza mi jakoś bardzo. O! Dobra, posłuchajmy sobie o nietoperkach. Nie wiem, które gry wymieniłem, a które nie. No dobra. Chochliki, przebiegłe złodziejaszki, skonstruowały te potężne maszyny, żeby kraść chłopom zbiory. Moim zdaniem lepiej wyszłyby na masowej produkcji tego sprzętu i sprzedawaniu go rolnikom. Ale co zrobić? Złodzieje muszą kraść. Chochliki, przebiegłe złodziejaszki...
Nietoperze. Nietoperze wampiry. Właściwie to po prostu nietoperze, ale kąsają, więc mają w sobie coś z wampirów. Okej. Kolejna runa. I kolejne maczugi. Czyli to by się przydało spalić. I zobaczyć, co tutaj będzie. Pewnie jakieś przejście ukryte. Za to. W jedynkę sobie też pewnie kiedyś ogram, żeby zobaczyć, czy na pewno działa ta na płycie, którą mam, wersja. Ale to nie w tym roku. Nie wiem, czy w ogóle w następnym. Okej. Jakiś łepek. To jest easter egg. Czy to coś ma oznaczać? I have no idea, ale dobra. To lecimy tam. Do palącego się wiatraka. O, heal, miło. No ja ich nie można zabijać. Mówię, miałem na premierę tą grę ograć, a ogrywam ją troszkę później. Dobra, znowu zmiana na strzały. Aha, broń się zmieniła. Okej, to coś nowego. Nie zadziel... kierowcy? What? Pokonaj oba mechaniczne chodniki i złośliwych chochli... ochliczych pilotów. No tego by się nie dało nie zrobić. Tutaj wszystkie osiągnięcia będą takie, w których praktycznie nie da się nie zrobić. Czy jednak będą takie, że będzie trzeba wracać na mapy? Na przykład, nie wiem, stań w jakimś miejscu z jakąś bronią, czy coś w tym stylu. Tego typu osiągnięcia mi chodzi. Bo to, że zrobić 100%, no zebrać wszystkie rzeczy, no to normalne akurat. O, odrzuciłem go. Jest tu jakieś przejście. Tam powiedzą? Na tych polach znajduje się wiele szalonych maszyn. Ale najdziwniejsza z nich znajduje się w tej stodole. Mogę wejść tam od boku. Tam jest pucharek, ale do pucharka jeszcze trochę mi brakuje. Idź. Na polu kukurydzy czai się śmierć. Uważnie zaplanuj drogę i nie zostawaj tam dłużej niż musisz. Okej, właśnie widzę jak śmierć. Ja potrzebuję znowu maczugi. Więc znowu na drugą broń. Dziwne, że tej nie mogę spalić. Tylko stosy mogę palić. Nie widziałem ile mam procent. 60, okej. Tam jest w razie co heal. Coś mi dało spalenie? Golda tylko. Wybuchowe skrzynki. Kolejny gold. Nie mogę tam po prostu wejść, mam rozumieć. A, w drugą stronę muszę pewnie odepchnąć, no. Władca węży, Kalkatura, pragnie walczyć u twego boku.
lecz został pojmany przez Zaroka i uwięziony w skrzyni. Okay. Uwolnij tego potężnego ducha, a zyskasz potężnego sprzymierzeńca. W tej skrzyni? O, chyba tak. Wążyk! Co robi wążyk? Nie mam pojęcia, ale idę się hilnąć. Odblokowałem nowy wpis z przymierzeństwem razem, jo? Mam rozumieć? Tak. Kulkatura. Ten potężny wąż został w jakiś sposób zbawiony do maleńkiej skrzyni i uwięziony przez ludzi wynajętych przez króla Peregrina. Możliwe, że była to magiczna skrzynia, bo taki wielki wąż nie mógłby się w niej zmieścić. Ale nieważne, król wierzył, że uwięził złego węża z Galomer, a tak naprawdę schwytał łagodnego władcę węży Kalkatura. Katura zapewne mocno uściska osobę, która go uwolni, a jeszcze mocniej wrogów. Okej. Okay. Skojarzyło mi się to z... Ale on nim nic nie robi. Poza tym, że wysyła kruki na mnie. Z... Nie Harry Potterem, tylko... fantastycznymi zwierzętami. Okej! Okay. Jakieś cholerstwo w tym się czai. Fajnie wiedzieć. Tutaj są jeszcze parę stosów do rozwalenia, ale na początku weźmy, pozabijajmy tutaj wyskakujących wyśmieków. Sobie nabijmy procenty. Skoro można nich nabijać bez problemu, no tam nie jest problem. A ten pucharek, żeby mieć faktycznie. Jeszcze jacyś? A, czyli nie skończyłeś, mam rozumieć, tu będzie ich. Czy nie? Może jest jednak określona liczba. Idę to spalić. Gdzie mój wąż? Fajnie, jaram się. Przyda się na pewno. Tu jest kolejne przejście. A pytanie, czy tam czegoś nie ominąłem. To nie ma chyba jednego skrzydła, nie? Tak. Ma trzy. Powiem jedno przerwy. Mogę ich zabić wiatrakiem? Chyba nie. No nie, czy ja będę mógł wrócić. O. Coś czuję, że to może go zabić. Albo i nie. Czemu by nie? Nie robi mu absolutnie nic. Dobra. Zajebiste w ogóle maszyny rolnicze. Jest kill, choć mam full HP. Tylko pytanie, czy to nie jest iście dalej. No to wygląda jak już koniec. Cofnę się na razie. Tak. Wcześniej nie obrywałem ani razu.